Cześć, czas mija nieubłaganie i maluchy zaczęły już 7 tydzień życia, a przecież dopiero co przyszły na świat. Teraz są już bardziej samodzielne, a ich zachowanie różni się od tego, co widzieliśmy do tej pory. Szczeniaki biegają po całym domu, ciągle się bawią, reagują już na przywołanie i nawiązują kontakt wzrokowy z człowiekiem. Wychodzą też poza dom i przyzwyczaiły się do bodźców, jakie dostarcza im świat zewnętrzny. Dzisiaj bardzo ważny dzień dla piesków mojej hodowli, bo odwiedzi je lekarz weterynarii. W odcinku opowiem też o zwyczajach żywieniowych czworonogów na tym etapie rozwoju oraz odpowiem na pytanie, kiedy pies przestaje być szczenięciem? Zaczynamy! Opieka lekarza weterynarii nad hodowlą szczeniąt jest kluczowa dla ich zdrowia i bezpieczeństwa. Wszystkie maluchy mają dzisiaj ogólny przegląd weterynaryjny. Sprawdzamy, czy są zdrowe, czy nie mają widocznych wad, jak przepuklina, załomek ogona, czy wadliwy zgryz. Do tego lekarz osłucha ich serduszka, sprawdzi oczy, uszy i skórę. Następnie każdy piesek zostanie zaszczepiony pierwszą szczepionką przeciwko chorobom wieku szczenięcego. Maluchy zostaną dzisiaj trwale oznakowane przez umieszczenie pod skórą chipa identyfikacyjnego. Takie oznakowanie umożliwi szybką identyfikację psa, gdy ten się zgubi. Psy wychodzące z hodowli muszą być trwale oznakowane chipem lub tatuażem, ale umieszczenie ich numerów w bazach identyfikacyjnych to już zadanie dla nowego opiekuna. Warto to sobie zapamiętać. Maluchy jedzą kilkukrotnie w ciągu dnia namoczoną suchą karmę, raz dziennie mokrą karmę z puszki, zamiennie ze sparzonym surowym mięsem. Skąd ten żywieniowy miszmasz? Szczenięta uczą się różnych rodzajów jedzenia, by w przyszłości opiekunowie nie mieli problemów z ich karmieniem. Hodowca nie wie, jaki rodzaj diety będzie chciał stosować przyszły właściciel. Podstawą żywienia jest namaczana sucha karma. Ja już od lat używam produktów marki Tropidog i mogę je szczerze polecić. Maluchy rozwijają się na nich prawidłowo i rosną w odpowiednim tempie. Choć hodowlą psów zajmuję się od wielu lat, wciąż nie mogę się nadziwić, jak szybko przebiega rozwój szczeniąt owczarka szwajcarskiego. W ciągu 15 miesięcy ich masa urodzeniowa powiększa się stukrotnie. Tempo jest niesamowite. To jest passa, ma 7 tygodni, czyli prawie 2 miesiące. Iwi już poznaliście, ma 4,5 miesiąca. Zobaczcie, jak bardzo różni się od malucha, a dzieli je tylko 2,5 miesiąca życia. Janę też już znacie. Ma niespełna rok i w zasadzie wygląda już jak dorosły pies. Ale uwaga, Jana tylko wygląda na dorosłą. Każdy z tych psów jest wciąż szczenięciem i musi być żywiony jak rozwijający się młody pies. Podobnie aktywność fizyczna musi być dopasowana do ich wieku. Pamiętajcie o tym, bo częstym błędem niedoświadczonych opiekunów jest zbyt wczesne rozpoczynanie intensywnych treningów sportowych z psem. A to prosta droga do dużych problemów zdrowotnych naszego pupila. Bez względu na to, jaką rasę wybierzecie, musicie dopasować ją do siebie i swoich przyzwyczajeń oraz stylu życia. Jeżeli lubicie przebywać w domu i jesteście mało aktywni, powinniście szukać rasy o podobnych cechach. Sportowcy i fani pieszych wycieczek też znajdą psa odpowiedniego dla siebie. Każda rasa ma zestaw określonych cech, w których przyszły właściciel psa powinien zorientować się przed zakupem. Teraz powiem Wam, na co zwrócić uwagę na przykładzie białego owczarka szwajcarskiego, czyli mojej ulubionej rasy. Białe owczarki szwajcarskie to bliscy kuzyni najpopularniejszych na świecie psów, czyli owczarków niemieckich. Szwajcary to psy średniej wielkości o średniej sile, co jest ważną informacją dla przyszłych właścicieli. Ich elegancka sylwetka może się podobać, tak jak biała, ale łatwa do utrzymania w czystości sierść. Owczarki szwajcarskie występują w odmianie krótkowłosej i długowłosej. Ale najcudowniejszy w Szwajcarach jest charakter. To wspaniałe psy rodzinne, bardzo oddane swoim opiekunom. Doskonale reagują na dzieci i są świetnymi kompanami dla młodych ludzi. Nie są też obojętne na intruzów, bo mają cechy doskonałego stróża. Bardzo lubią różnorodną aktywność oraz sport. Mają doskonały węch i wielkie serce do tropienia. Łatwo się uczą, tym samym są bardzo dobrym materiałem do szkolenia. Na dziś to wszystko. W ostatnim odcinku serii o rozwoju szczeniąt pokażę Wam maluchy tuż przed opuszczeniem hodowli. Widzimy się za jakiś czas.